Szybkie, spontaniczne wyjście nad wodę z naszymi trzema dziewczynkami, Zulą, Emmą i Holly. I jesteśmy na miejscu. Tak? A tutaj tam gdzieś płytko? O, tu się rozwalimy. O, tutaj. Żeby przeszkadzać w czasie w kamerowaniu. Witajcie, Tomek. Kinga, cześć. Nieokiem znana Czerń FCI. Prezentujemy dzisiaj Wam szybki, spontaniczny wypad z dzieciakami nad wodę. Mamy w miejscowości Czarna, niedaleko zamieszkania, taki akwenik. Od niedawna zagospodarowany. Bardzo fajnie zrobiony. Fajnie, że robią takie rzeczy ludzie i można korzystać z takich miejsc. Holly! Super! Chodź, Holusia. Mamy Holusię naszą jeszcze tutaj. Są dzieciaki. Są mama i babcia. Emma, Zula! Do mnie! Zuleczka, nie wywróć mnie. Super! Musia idzie, tak, już. Już kochnie się. Także jesteśmy całą ferajną. Każdy spacerek, każde wyjście jest dobre do okazji, by zabrać pieska ze sobą. Zabrać dzieciaki. Oczywiście musicie mieć zawsze oczy dookoła głowy i pilnować. My lubimy wyjścia, gdzie nie ma ludzi, staramy się unikać tłumów ze względu na to właśnie, że mamy pieski i że chcemy brać je ze sobą wszędzie. A gdzie są ludzie, wiadomo, są problemy. Nie każdemu pasuje, nie każdy lubi psiaki. Haluś! Holly! Nasze pieski lubią wodę. Im więcej wychodzicie, tym lepiej pieski funkcjonują. Tym te wyjścia są lepsze. Jak macie jednego stafika, niezależnie ile ma, no fajnie, żeby był, wiadomo, do tego 4-5 roku życia. Jak chcecie wziąć drugiego stafika, malutkiego, jest to spoko, jest to wskazane, ze względu na to, że te psy prędzej czy później, wprowadzając małego szczeniaka, będą się razem socjalizować ze sobą i będą się lubić. Stafiki jednak mają to do siebie, że lubią się bawić ze sobą. I ta sama rasa, no, ta sama nadpobudliwość i jest to u nich normalne. Cześć, Holuś. Puszczam ją. Puść tu.
Bardzo dobrze. Nawet jak jesteście na spacerze krótkim, takim szybkim wyjściu i psy biegają luźnie, to zawsze możecie sobie szczeniaka zawołać. Holi, chodź do mnie. Super. Wow. Brawo. Zapiąć sobie go na chwilkę. Chodź. Super. Do mnie. Brawo. Krótkie zapięcie, zawołanie psa, zapiąłem, odpiąłem po 10-15 sekundach i ćwiczenie zostało wykonane. Bodziec pozytywnego szkolenia został dobrze zrobiony. Holi! Super, tak, dobry pies, dobry pies, brawo. Tak u nas komenda wygląda alarmowa, że gwizdam, wołam, wołam, do mnie, do mnie, do mnie i psy wiedzą, żeby bardzo szybko do mnie się zbliżyć. Emma, Zula, chodź! Patrz na nią, Tomek. Super, brawo! No właśnie. Widziałeś? Widziałem. Korzystając z szybkiego wypadu, chciałem wam powiedzieć coś na temat socjalizacji szczeniaka. Słowo bardzo mocno nadużywane w naszej hodowli. Socjalizacja, więź, relacja, witamina M. Jak nie macie witaminy M, proponuję pojechać po aptekach i kupić jak najwięcej witaminy M. Holi! Chodź, 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 chodź! Super! Do mnie! Chodź! Ej, ej! Całkowicie mnie olała. Muszę się wytrzeć, tatuś. Tak, następnym razem ćwiczenie zrobimy prawidłowo. Proszę zbliżenie. Czy tak wygląda szczęście? Widzicie to? Jakie one brudne. Nie ma gdzie pocałować, bo wszędzie jest piasek. Tak. Jeżeli ktoś szuka szczęścia, to tak wygląda szczęście. Tak też. I tak też. Tak też. To jest szczęście już do kwadratu, czyli większe. Tak, kontynuując, cały czas mówiąc o tej socjalizacji pozytywnej, o tej relacji. Holi fe! Nie dacie powiedzieć.
dobra więź to podstawa wszystkiego. Relacja. Oczywiście musicie pamiętać, żeby tego psa traktować jak psa. Żeby mógł mieć trochę swobody i trochę swojego życia. Bardzo często tak wyglądają zabawy szczeniaków, które bawiąc się, uczą się progu bólu, uczą się zadawania bólu i wiedzą, jak należy go zadawać, co można, co boli, a co nie boli. Więc jak kupujecie szczeniaka z hodowli i ma bliznę, to znaczy, że wszystko w porządku, że to zadawane są ranki drugiego szczeniaka, brata, siostry. Gdzie Holi? Piesek poprzez zadawanie bólu, tam jest z tyłu. Zadawania bólu musi się nauczyć kontroli. Chcesz mówić coś? Chcesz tu wylądować? Byłoby przegięciem. To byłoby przegięcie tego pana. Zmęczona. Zmęczona na pewno. Brudna i zmęczona. Pójdźmy! Tego! Pozdrawiam. Nieokiem znana czerń. Tak, nieokiem znana czerń. Subskrybujcie. Lajkujcie.